Muszę się do czegoś przyznać. Jestem ołówkowym maniakiem. Zawsze od dzieciństwa gdzieś pod ręką miałem ołówek, pisałem, rysowałem. Tak jest do dzisiaj. Właściwie w każdej marynarce, w każdej kurtce zawsze noszę z sobą ołówek. Ołówek to jest bardzo fajne urządzenie. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy Amerykanie wysyłali kosmonautów, astronautów w kosmos, mieli problem z długopisami. Długopisy w przestrzeni kosmicznej wskutek tych tam ogromnych różnic ciśnienia i stanowienia ważkości po prostu ciekły. Wyłożyli ponad $1 000 000 na skonstruowanie takiego wkładu do długopisu, który w kosmosie nie cieknie. Dopiero wtedy astronauci mogli się nim bez problemu posługiwać. Rosjanie wpadli na dużo prostszy sposób. Swoim astronautom po prostu dali ołówki. Lubię ołówek jeszcze z jednego względu. To jest taka trochę niezapominajka, taka lekcja. Ołówek to jest mój pierwszy nauczyciel. Czego można się nauczyć od ołówka? Po pierwsze tego, że najważniejsze jest to, co masz w środku. Tak jest w ołówku. Po drugie, że od czasu do czasu trzeba się dać zatemperować. Wreszcie po trzecie, od ołówka można się nauczyć tego, że trzeba po sobie zostawić jakiś ślad, jak ołówek. Jestem ołówkowym maniakiem.